Wybaczcie, nie mogę znaleźć odpowiednio mało irytującego ujęcia. Wybaczcie też, że moja ręka się trzęsie i że czasami trzymam dosłownie tak i jest krzywo. Ale kurde, może to wytnę. Chociaż nie chciałbym właśnie wycinać czegokolwiek. Z tych nagrań, chciałbym, żeby one były naturalne, naturalne, prawdziwe, prawdziwe jest piękne, i tak ma tego się trzymajmy, wszystko hula. Jednak ten odcinek będzie będzie konkretny. Tutaj powiem konkretnie, nie, nie, nie ucieknę w jakiś półsłówka, nie będę robił żadnych zawirowań, żeby ominąć temat albo z tematu zejść. Bo tak się nie dzieje. Tak się nie dzieje w prawdziwym dziennikarstwie i i, 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 tym, co tu robię, tak się nie dzieje, ziomek. Po prostu. Chciałbym, jakby spiąć poprzednie dwa odcinki w taką, w taki, takie podsumowanie, którego już teraz totalnie nie wiem, co mam powiedzieć na tym podsumowaniu. Może skończę w ten sposób, że trafiłeś właśnie na kanał, który. Nie ma na siebie konkretnego pomysłu, który chce być trochę tym, trochę tamtym, czyli teoretycznie niczym, no nie? Bo skup się na jednej rzeczy. Ale ciężko mi jest skupić się tylko na jednej rzeczy, bo tak jak przyjemność sprawia mi rysowanie i malowanie, malowanie zdecydowanie większą, tak samo przyjemność sprawia mi tylko to, że ja sobie siadam i, i mogę mówić. Niekoniecznie czy, czy ja mówię na jakiś temat konkretny, czy nie. Chodzi tylko o samo mówienie. I to się powtarza. I będzie się powtarzać. I musi się przyzwyczaić. Musi się przyzwyczaić, bo będzie po prostu fajnie. Spędzimy razem miło czas, wiesz, może kawka, coś tam. No, tak się lepiej poznawać. To, co tutaj też widzicie za mną, to jest bardzo piękna w ogóle mm, telewizor. <głos》> może nie jest jakiś mega, ale ta choinka to nie jest tak, że on tu stoi od grudnia. Nie, no przecież widzicie, że ma kolorowe. Kolorowe, zielone, bombki, to jest choinka, mamy taką tradycję, że wystawiamy choinkę na wiosnę też, z innymi bombkami, na lato będzie miała czerwone, na jesień żółto, czerwone. Ja doskonale wiem, że powtarzam się piąty raz, pier Doły gadam. No. Dobra, dajcie mi chwileczkę, ja sobie to uporządkuję, może w głowie, jak to powinno wyglądać. Co chciałbym powiedzieć, co chciałbym przekazać. I chciałbym, żeby żeby te kadry były trochę tych kadry. Boże, po co ja tym gadałem w Po sam sam siebie już bym dawno wyłączył, gdybym trafił na coś takiego. I o. I to jest to. co? Nie wiem co. Nie wiem. Co za gościu, co za gościu. No więc tak, ja, jeśli nazywam Padry Głopatko, bardzo dużo Mam dziwnych snów, o których będę opowiadał, o których opowiem, bardzo często w ogóle to są sny w snach, za ścianą, ale raczej nie łapię, możecie słyszeć jakieś takie dziwne, dziwne rozmowy, to jest moja dziewczyna Zofia, która sobie siedzi tam obok w pokoju, bo zabroniła mi wychodzić, kiedy nagrywam, bo nie może przeszkadzać w nagraniach, nie żartuję, po prostu, po prostu, tak to, no po prostu tam siedzi, bo bo jest zakluczona, nie? Klucz dziś zgubiłem. Studiuję grafikę, co w końcu okazało się być dobrym, dobrym wyborem, bo kiedyś studiowałem mechanikę i budowę maszyn na Politechnice, a z mechaniką i budową maszyn tutaj ja mam wspólnego tylko tyle, co łożyska w kółkach w rolce na której lubuję jeździć. Lubuję? To jest chyba źle użyłem tego słowa. Kocham. Chodziło mi o słowo kocham. Tak się kocha drugą osobę, tak kocham właśnie moją skorolkę, choć bardzo dawno na niej nie jeździłem i na pewno jest strasznie zła jak to kobiety. Gadam trzy po trzy, często siedem po siedem, czasami cztery na trzy. To zależy, jaki mam dzień i zależy, jak leży. Jak mam długą brodę, to lubią mi Jak nie mam brody, to cieszę się, że nie mam brody. W ogóle czuję, mam w głowie takie coś takiego. Pst, tak, sobie pomyślałem, że razem z tym, jak rosną mi włosy i rośnie mi broda, razem w tej brodzie i w tych włosach zostają mi takie złe zachowania, których chciałbym się pozbyć, ale nie pozbywam się ich, bo, bo szczerze mówiąc, jakoś nawet bardzo nie próbuję. I właśnie tym też ma być ten cały wideoblog. To ma być motywacja dla mnie do tego, żebym ja zmienił swoje życie. O to w tym chodzi. W, tym, w tych nagraniach nie chodzi o to, że ja chcę się wygadać w tych nagraniach, bo nie mam z kim porozmawiać. Trochę tak jest, że lubię gadać sam do siebie, co jest bardzo dziwne. Najgorzej, jak się rozśmieszam tak naprawdę srogo i to nie tak, żeby mi się coś przypomniało. Bo po prostu. Mm, Chodzi o zmianę, chodzi o to żebym ja zaczął, zaczął właśnie tak jak mówiłem wcześniej, żebym zaczął tworzyć, żebym robił, że, że ja robię. I o to w tym chodzi kanał, o to chodzi w tym kanale, żeby, żeby, ten kanał spowodował zmiany w moim życiu. Nie będę, ja nie będę tutaj leciał w kulki w ogóle, bo to nie ma sensu, chodzi o czystą, brudną prawdę i szczerość. Nie wiem czy za ciemno, czy wam się znudził kadr, ale przesuniemy sobie trochę tutaj bo możemy, bo możemy, bo mamy sztab ludzi ze sobą i w ogóle pff, chłopie, poczes, poczesany tutaj mam taką sytuację na mojej tutaj kwadraciku, że jest w ogóle wybitnie pysznie jak wbijamy na talerze, wiesz o co chodzi, nie? ja też nie wierzę musicie potraktować ten kanał jako przedstawienie mojej osoby tu nie chodzi o jakieś treści które są związane z tym i tamtym, tu nie będzie omawiania tego, komentowania innych filmów, to jest w ogóle super świetna rzecz na, na rzeczy, na robienie rzeczy, to jest super świetne, komentowanie filmów, gości, ja bym w ogóle ja w tym wszystkim, tak ja bym taką wisienkę na torcie kładł, ja bym komentował filmy tych, którzy komentują jak komentują, albo jeszcze jak oni komentują, bo komentują taki ten koleś, który nagrał samego siebie, jak ogląda 10 godzinny coś jakiś filmik gdzieś kiedyś widziałem wiecie te kompilacje 10 godzin 10 godzin tego kota co, jak on się nazywał no taki kotek nie pamiętam nawet ja, to, ale teraz mam jak to się nazywało ten kot taki tost tost kot który skacze i sra tęczą ale teraz odkopałem jakieś stare memy z mojej głowy w ogóle które nie wiem na jakiej półce leżą, i nie wiem w której piwnicy je schowałem. Dobra, nieważne. Ja bym chciał, żeby te trzy odcinki były takim małym wprowadzeniem do tego wszystkiego, co tutaj będzie, więc chciałbym podsumować te trzy odcinki, które tak naprawdę mogłyby być jednym odcinkiem, ale mam ochotę z nich zrobić trzy, więc robię trzy. Chodzi o wyświetlenia i o pieniądze. Tylko o to, tylko o to mi chodzi, tylko o to mi chodzi, ja to tylko robię dlatego, żeby mieć pieniądze z tego, kupić sobie Mercedesa, nie Mercedesa, bo pluję, dobra, nie powiem, że pluję na Mercedesy, bo są to piękne wóry, ale ja chcę Subaru Imprezę i Porsche Porsche to w sumie jakieś tam Porsche, ale Subaru Impreza, jest tej najlepiej 9.8 Ta, mhm, mm albo to druga, chociaż kiedyś kupię też te nowsze, żeby jednak były nowsze Chociaż to już na pewno nie jest to samo, nie wiem, bo nigdy nie jechałem, raz miałem okazję się przejechać, ale tylko pasażer nawet, bo... Więc tu, na tym kanale, oprócz tego, że ja będę tutaj, mm, to będę po prostu ja. To będzie okazja dla was, żebyście może jakby spojrzeli na świat trochę moimi oczami, ponieważ będę tu poruszał tematy, im dalej w las, myślę, tym na więcej się odważę, nie? Tym więcej będę mógł powiedzieć. O sobie głównie chcę mówić o sobie, bo, bo o kim innym mam mówić. Jakby mówienie o kimś innym, wtedy to już byłoby nie ten, nie ten kanał, nie? To, to nie zajmujemy się tutaj tworzeniem kontentu na podstawie innych, tylko tutaj zajmujemy się tworzeniem kontentu, który tak naprawdę nie ma sensu i mogłoby go nie być. Ale mam ochotę go stworzyć, więc go stworzę. I czasami padnie tutaj coś mądrego, czasami się uśmiechniesz, czasami ja się uśmiechnę, ale w tym wszystkim ja będę miał tak ogromną satysfakcję w głębi serduszku tutaj, że robię, a nie tylko myślę, że tak naprawdę ten kanał mógłby się nazywać Terapia Patryka łopatko, a nazywa się po prostu Patryk Łopatko, bo tak ja się nazywam. Jak już wspomniałem, będzie tutaj sztuka. Może czasami coś ugotujemy. Ale wiecie co? Tak naprawdę, mm, tak naprawdę to chodzi tylko o wygadanie się. Chyba, tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby w życiu być szczęśliwym. A wiecie, jaki jest sens życia? I ja tak ostatnio sobie, sobie pomyślałem. Sensem życia uważam, że jest bycie szczęśliwym. Kiedy jesteś szczęśliwy? Kiedy jesteś spełniony? A kiedy jesteś spełniony? Kiedy robisz coś, co sprawia ci przyjemność. I uważam, że nie wszyscy ludzie, nie wszyscy ludzie, to, to bardzo brzydko powiedziałem, bo po prostu wziąłem sobie teraz do głowy takiego pana, pana, pana Nowaka, pana Kowalskiego, takiego przeciętnego po prostu człowieka, który jakby no nie ma pasji. Uważam, że to bez pasji chyba. Chodzi o pasję w życiu. O coś, co tak na pra... A nie, że wiesz, musisz pracować, no to pracujesz, to wiadomo, bo trzeba. Ale jeśli musisz, jakby twoje całe życie poświęcasz tylko na to, że pracujesz, ale mówimy tu o takim, wiecie, przychodzeniu tylko do domu, praca, dom, w domu browar, ewentualnie jakaś żona, dziecko, ale i z dziećmi nie masz jakiegoś szczególnego kontaktu i z żoną i jakby tak, wiesz... Teraz chyba. Za, aż. I to jest to, że za każdym razem, jak popadam w takie rozkminy, zaczynam myśleć, mówić na taki temat, to zaraz sobie myślę, że hej, przecież. To, że dla mnie takie życie jest mało atrakcyjne, to nie znaczy, że dla tego pana takie jest takie samo, wiecie o co chodzi, że to jest mój punkt widzenia, ja wtedy swój punkt widzenia porównuję do tego, że mój punkt widzenia jest moim punktem widzenia, a nie punktem widzenia tego pana, który takie życie właśnie wiedzie no i co ja mam mu wdmuchać w kaszę, nie? W sensie, co, co ja mogę mu powiedzieć, bo przecież to, to nie moja sprawa jest totalnie no i o to, o to chodzi właśnie tutaj na tym kanale, że to jest nie moja sprawa i moją sprawą jest moja rozkmina. Mo, moją sprawą jest moje szczęście, moja przyszłość, to, żebym ja se to Porsche, Subaru też kupił, a nie tylko cały czas mówił kiedyś sobie kupię. Tylko właśnie teraz. Już nawet nie chodzi o to, że ja nagrywam i przez to, że nagrywam, to, to nagle kupię Subaru, bo będę miał 20 milionów subskrybentów i w ogóle miliony viewsów i, i tego wszystkiego. A propos wyświetlenie na Instagramie, sobie wiadomo jak z tej blogerki i wszyscy sobie robią te takie golet, może teraz już chyba tego tak trochę nie ma, ale kiedyś, jakiś czas temu było to trochę popularne, że ustawiali sobie, wiadomo, że kłódkę i tam mają 150 followersów i tyle. Teraz mam takie coś na koncie prywatnym. To jest mój mega dowcip, to jest naprawdę dowcip takiej klasy i... i będzie zabawnie, jak to się, jak kiedyś to się odblokuje, co będzie naprawdę super. I to będzie wtedy ten moment, kiedy to się odblokuje, kiedy ta moja praca, którą rozpoczynam teraz, nie chodzi o pracę w jakąś tam, tylko chodzi o czas poświęcony na coś. W sensie, o taką pracę wykonywaną, że usiadam, że nagrywam, że montuję, że będę robił grafiki dla siebie, że będę malował, sprzedawał. O, to, o tą pracę mi chodzi, taką dookoła twórczą. To wtedy będą efekty tej pracy, ale chodzi dążę do tego, że mam... Mm, chciałem sprawdzić na telefonie, jak to dokładnie wygląda, żeby nie, tutaj nie strzelcić jakiegoś fopa, ale niestety, mój telefon służy mi jako nagrywanie teraz, w tym momencie Ten kadr jest taki bardzo raperski Ale ja nie jestem tak bardzo dzierski Yo Znaczy się, lubię freestylować i jestem w tym nawet, nawet niezły, nie? Ale teraz to była ściema eee, 15 minut, tak chciałem sprawić to nagranie No kurde. ja już nie wiem o czym mówiłem Shit nie, yes, nawet nie mogę przewinąć, żeby teraz to sprawdzić w jakikolwiek sposób. Aha, o tym Instagramie. To jest potwierdzenie słów z poprzedniego odcinka, że jak coś zaczyna opowiadać. No, no, no wiadomo. E, mam dla Beki tam chyba 10, 50, 100, 150, a potem 150 milionów. Kiedyś zrobię 150 milionów. No, to świetne. By... Nie, sorry, sorry. Nie. Po prostu mam dobry humor w momencie, kiedy to nagrywam, bo, bo nagrywam. E, I dlatego śmieję się z tego żartu, który, który jest taki. Tak No kurczę, no, no co? Będzie, będzie, o, będzie o muzyce, będzie o rapie, będę sobie freestylował, będę se malował, rysował. Rozmawiał o moich roślinach, bo nikt nie chce ich słuchać, a tak to chociaż sobie mikrofon posłucha. To są w ogóle mega ciekawe te rośliny. Nie są to jakieś mega, szczególnie specjalne kwiaty, ale we wszystkim chodzi o historię. Tak samo jak w moich obrazach, bardzo często mm, nie chodzi o. Nie są one jakoś mega, mega wybitnie piękne. Znajdziesz coś, coś ładniejszego, i nie mówię, że nie. Ale zdałem sobie sprawę, że ja nie muszę robić takich rzeczy, że ja mogę robić swoje rzeczy. Mamy tak cudowne czasy jednocześnie, a z drugiej strony tak złe czasy. Mam na myśli internet i ten całe social media i to wszystko. Z jednej strony jest to cudowne, bo daje ogromne szanse na pokazanie się światu, z drugiej strony jest to strasznie przekłamane, ponieważ internet jest tylko kreacją którą tworzą ludzie. No właśnie, no właśnie, tworzą ludzie dla... Dlaczego ludzie robią jakiekolwiek rzeczy? Dlaczego? No dla pieniędzy, no wiadomo, że dla pieniędzy. Ja też to robię dla pieniędzy, ja nie będę tego ukrywał. Byłoby super, gdybym nie musiał szukać pracy i żył tylko z tego, że, że robię to, co kocham. I właśnie dlatego to nagrywam, żeby żeby sprawić sobie takie życie, które powiem wow, Patryk, kurde, to jest to, ty tak chciałeś żyć. A nie, że ja będę pracować za trzy miesiące zmieniał, bo będę miał jej dosyć, bo to nie dla mnie, bo ja po prostu muszę kreatywnie robić. No, to jest ten czas właśnie, teraz już właśnie w to wskakujemy. Dobra, będzie dłużej, walić. No nie, mój kanał, moje zasady, ile będę chciał, tyle będę gadał, a jak nie, to będę rym składał, ej. Brat, dobra, nawiń, dobra, spoko, ej. Weźcie, zawiń To taki przedsmak taki niczego w sumie, co nie? Bo co to za te zawersy były dobra, ale tak, już totalnie serio. Czuję się świetnie. Mam nadzieję, że Wy też się czujecie świetnie. Jeżeli obejrzyliście całe, to naprawdę cieszę się ogromnie. Ogromnie, ogromnie się cieszę. Chciałbym powiedzieć, wybaczcie mi brak mojego profesjonalizmu i całe to rozkojarzenie dookoła. Ale właśnie to chciałbym pokazać też na, w, w internecie. Bo wrażenie mam, że dorastające teraz dzieci, które mają bardzo dużo tego internetu, bardzo dużo tego YouTube'a i nie mówię, że zawsze, ale wiadomo, że pewnie zdarzą się rodzice, którzy są mniej uważni i mniej przykładają się do tego, co on tam właściwie robi, nie? No ja bym chciał, żeby takie dzieci znalazły mój kanał, dorastały razem ze mną i nauczyły się życia! A nie, myślały, że Ferrari i Porsche to są samochody. Porsche to jest samo... Fe Ferrari to też jest samo... piękne samochody to są. Cudowne to są samochody. Ja nie wiem. Chyba zrobię mapę i... I potem się nie wiem, co z tą mapą. Pochodzi ta mapa. Dobra, bo już gadam ręce w których ręce i. Ale jeszcze chcę. No i co, nie mogę, ale nie mogę, bo potem w głowie mam to, że ten film będzie trwał pół godziny, i kto to włączy. Kto to włączy w ogóle, kto będzie chciał to oglądać. <laughs> mam nadzieję, że ktoś się znajdzie, kto będzie chciał to oglądać. Czy ktoś, komu nie będą przeszkadzać to, że te kadry są trochę krzywe. Ktoś, kto polubi mój głos, moje poczucie humoru, moje podejście. Może nie moją brodę, bo ją zetnę niedługo. Włosów też nie polubiajcie, bo je na pewno zetnę. A ja jak się ścinam, no to pff, takie 3-5 mm zależy czy zima, czy lato. No, cóż, żeby nie przedłużać już i tak bardzo długiego filmu, w którym opowiadam trzeci raz to samo. Dodając szczyptę czegoś nowego, tak się tworzy content. Ta 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 ta. Ja chyba zacznę robić yy, te głosowe takie buu, efekty dźwiękowe. Wow, wow! Jak będzie muza w tle na tych nagraniach, to to jest moja muza, jakby co. Jakby się komuś podobała, to gdzieś tam się znajdziesz, tam gdzieś w opisie, czy będzie zamieszczona, czy gdzieś mam też kanał kanał profil na Facebooku, który istnieje bardzo długo już. Umarł wiele razy już, ale lekarz go zawsze wskrzesi. No i na tym profilu jest to co w mojej głowie, to co jest tutaj, czyli takie trochę tego, trochę tamtego. Mi się to podoba, nie? Mi się to bardzo podoba i bardzo lubię pisać te wszystkie posty, więc jeżeli macie ochotę to P a pisze Na Facebooku możecie znaleźć, polajkować, poczytać, popisać, odpiszę, nie odpiszę, nie wiem, nie chcę się tutaj jakoś narażać. Mam nadzieję też, że teraz nie jest za ciemno i mam nadzieję, że... Nie wiem co. W dupie z tą nadzieją i... I walić to wszystko. Do widzenia. Serdecznie dziękuję za poświęcony mi czas. I kurde, no, łapy se poucinam, jak nie będę nagrywał tego dalej. I wtedy będę sławy z tego, że se łapy poucinałem. Czyli dojdę do, do tego, co bym chciał osiągnąć: czyli Porsche Subaru i fabryka moja. W sensie fabryka ten. Pracownia taka. No i domek jakiś, nie? To chyba nie jest dużo.